么强。Jest druga. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Przedstawiciele Komisji Weneckiej w Warszawie spotkali się z częścią sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dwudniowa wizyta członków organu doradczego Rady Europy ma pomóc im w przygotowaniu opinii o lipcowej ustawie o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Trybunału Andrzej Rzepliński mówił dziennikarzom, o co pytała Komisja Wenecka. A to dlaczego naszym zdaniem Trybunał Konstytucyjny jest paraliżowany? Co pan odpowiedział tej grupie? To, co oni doskonale wiedzą, że jest. Że jednym z elementów prób zarządzania Trybunałem jest ogłaszanie co dwa tygodnie, że będzie nowa ustawa o Trybunale, albo że nie będzie nowej ustawy. Również wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat streścił treść rozmów z członkami Komisji Weneckiej. Pytali także o nasze stanowisko w odniesieniu do wypowiedzi polityków obraźliwych dla sędziów Trybunału. Jeżeli mogę powiedzieć, że w jakiejś kwestii byli poruszeni, to byli poruszeni co do sposobu traktowania Trybunału przez polityków. Widać, że są zorientowani także w stanie naszej debaty. Rzeczniczka klubu PiS Beata Mazurek zarzuciła stronniczość przedstawicielom Komisji Weneckiej. Jej zdaniem nie dostrzegają oni tego, co dzieje się w polskim parlamencie. Przypomniała, że część zaleceń Komisji Weneckiej została uwzględniona w nowej ustawie. Rzeczniczka klubu PiS powiedziała, że prawo funkcjonuje, dopóki nie zostanie zmienione, a za paraliż Trybunału odpowiada jego prezes. Osobą, która paraliżuje ten Trybunał, nie jest wyłącznie on i jego sędziowie, jest prezes Trybunału Konstytucyjnego pan Rzepliński. Zrzucanie odpowiedzialności na polityków Prawa i Sprawiedliwości jest nieodpowiedzialne. Delegacja Komisji Weneckiej spotkała się także z przedstawicielami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Rzecznik rządu Rafał Bochenek poinformował, że delegaci pytali głównie o orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które nie zostały opublikowane. Prokuratura Krajowa nie potwierdza, że zapadła już decyzja w sprawie ekshumacji wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej, z wyjątkiem osób, których szczątki były już badane w śledztwie. Wcześniej taką informację podawały niektóre media. Rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik powiedziała, że obecnie śledczy kończą zapoznawanie się z materiałem dowodowym, a decyzja dotycząca ekshumacji ma zapaść później. Po zapoznaniu się z tym, że materiałem, a przede wszystkim z dokumentacją medyczną dotyczącą wszystkich ofiar katastrofy, zostanie podjęta decyzja ekshumacji ciał wszystkich ofiar. Nie obejmuje ona oczywiście tych ciał osób, które zostały ekshumowane do tej pory w toku prowadzonego śledztwa. O terminach czynności zostaną poinformowani przede wszystkim pokrzywdzeni. A dziś sejmowa podkomisja smoleńska ma się spotkać z rodzinami ofiar samolotowej katastrofy. Doczekamy się, aż prawdziwi sprawcy przyznają się do winy. Tak o rzezi Wołyńskiej mówił w Kijowie szef polskiego MSZ. Ukraińska i polska pamięć dotycząca rzezi Wołyńskiej to jeden z tematów rozmowy ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Witold Waszczykowski przebywa z wizytą w ukraińskiej stolicy. Spotkał się tam z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Krymnikiem. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Obaj ministrowie deklarowali, że trudnymi wydarzeniami z przeszłości powinni zająć się wspólnie ukraińscy i polscy historycy. Minister Waszczykowski zaznaczył, że na Ukrainie wiele osób nie wie i nie pamięta o rzezi Wołyńskiej. Po zapoznaniu się dogłębnie z dokumentacją, dowodami tej tragedii wołyńskiej, tak jak mieliśmy to przed laty przykłady przyznania się do winy przez inne narody. I myślę, że tutaj również dojdziemy do prawdy i do przyznania się właściwych sprawców. Szef ukraińskiej dyplomacji apelował, aby do wspólnej, trudnej przeszłości podchodzić odpowiedzialnie. My nie mamy bać się siebie. Nie możemy bać się siebie nawzajem i naszej historii. Dlatego umówiliśmy się z Witoldem Waszczykowskim, że będziemy sprzyjać pracy naszych historyków, tych historyków, którzy będą badać archiwa. Polski parlament w lipcu przyjął uchwałę nazywającą rzeź wołyńską ludobójstwem. Spotkało się to z negatywną reakcją na Ukrainie. Ukraińska Rada Najwyższa kilka dni temu przyjęła rezolucję potępiającą uchwałę polskiego Sejmu. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Prognoza pogody. W nocy w kraju zachmurzenie małe, miejscami zwłaszcza na północnym wschodzie i w dolinach górskich mgły. Temperatura od 12 do 16 stopni. Środa po opadnięciu mgieł pogodna i ciepła, jedynie w Małopolsce i na Podkarpaciu okresami przelotne opady. Temperatura od 19 stopni na Suwalszczyźnie i wschodnim wybrzeżu przez około 25 w centrum do 29 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby na wybrzeżu, okresami umiarkowany. Polskie Radio 24.
słowem wszystko. Prawie 5 minut po godzinie 2 kontynuujemy nocny program w Polskim Radiu 24. Zbuntowane terytorium chce zbliżenia z Rosją. Prezydent Naddniestrza Jewgenij Szewczuk wydał dekret o zharmonizowaniu systemu prawnego tego separatystycznego rosyjskojęzycznego regionu Mołdawii z ustawodawstwem Rosji. To część procesu przyłączenia się do Rosji, twierdzą miejscowi komentatorzy. Sytuację w Mołdawii obserwował Krzysztof Renik. Naddniestrze i jego stolica Tyraspol to mały Związek Sowiecki. Atmosfera Naddniestrza to klimaty rodem z innej epoki. Dla mołdawskich władz w Kiszyniowie Naddniestrze jest ogromnym kłopotem politycznym i społecznym. Były premier Mołdawii, Kiryl Gaburycz, mówił mi jakiś czas temu. Transnistria jest it's a problem, which is... Jeżeli chodzi o Naddniestrze, to rzeczywiście jest to problem, z którym mamy do czynienia od ponad 20 lat. Wiemy, że mieszkają tam nasi obywatele, którzy są w pewien sposób odseparowani od głównej części kraju. Prowadzimy rozmowy i dyskusje z reprezentantami tej części kraju. Nie przynosiły one widocznych rezultatów. Mieliśmy sporo spotkań, w czasie których podjęto kilka obiecujących decyzji. Chodzi o wolny obrót towarami, o wolny przepływ ludzi. To pokazuje, że wykonaliśmy kilka kroków w dobrym kierunku. Osobiście jestem zorientowany na działanie mające wesprzeć gospodarkę Naddniestrza i poprawić sytuację żyjących tam naszych obywateli. Obecnie sytuacja po drugiej stronie Dniestru pogorszyła się w wyniku kryzysu ekonomicznego, z którym mieszkańcy Naddniestrza muszą się zmierzyć. Mamy narzędzia, by sytuację gospodarczą poprawić. Poprawa sytuacji gospodarczej pozwoli szukać także rozwiązań politycznych. Chcielibyśmy demilitaryzacji terytorium Naddniestrza tak szybko, jak to tylko możliwe. Nie chcemy widzieć tam rosyjskich sił zbrojnych. Dlatego będziemy kontynuowali rozmowy na temat wycofania rosyjskiej armii z Naddniestrza. Discussions about taking the army out of Transnistria. Jak na razie efekty takich rozmów są żadne, a Rosjanie utrzymują swoje oddziały w Naddniestrzu, nie pytając Kiszyniowa o zdanie. Dlatego rozwiązanie problemu Naddniestrza nie wydaje się szybko możliwe, szczególnie w kontekście ostatnich decyzji naddniestrzańskiego przywódcy, który dąży do integracji z Rosją. Proeuropejski były premier Mołdawii Jurij Lanka wyjaśniał mi w Kiszyniowie. W przypadku Naddniestrza nie widzę żadnych realistycznych szans na rozwiązanie tego konfliktu w najbliższym czasie. To jest zamrożony konflikt, a jego przyczyna jest bardzo prosta. Tworzą ten problem nasi rosyjscy partnerzy, którzy stworzyli Naddniestrze i nadal je finansują z Moskwy. Na naszym kontynencie obserwujemy sytuację bardzo przypominającą zimną wojnę. To wielka konfrontacja pomiędzy Wschodem i Zachodem, a Naddniestrze jest obszarem, na którym krzyżują się interesy Wschodu i Zachodu. Jak można w takiej sytuacji znaleźć rozwiązanie konfliktu i wzmocnić przy tym jedność Mołdawii? Pogląd, że jest to możliwe, zaliczam do fantazji opowiadanych przez niektórych ludzi. W obecnej sytuacji rodzi się oczywiście pytanie o relacje mołdawsko-rosyjskie. Raz jeszcze były premier Mołdawii, Kiryl Gaburycz. This is a difficult question. To trudne pytanie. My nie planujemy żadnej wojny ani podobnych wojnie akcji. Jesteśmy krajem nastawionym pokojowo, otwartym na rozmowy i dialog. Nie mamy żadnych wrogów i nie chcemy mieć żadnych wrogów. Znajdujemy się w miejscu położonym blisko Europy i blisko Rosji. To sprawia, że możemy stać się pomostem łączącym obie strony. I do tego dążymy, nie planując, powtarzam raz jeszcze, żadnych działań militarnych. We don't plan to have a war or to fight against someone. Naiwnością byłoby jednak sądzić, iż dialog może szybko przynieść pozytywne rezultaty. Były premier Jurij Lanka jest w tej sprawie realistą. We need very active dialogue. Dla rozwiązania tego konfliktu konieczny jest aktywny dialog z naszymi rosyjskimi partnerami, skierowany na to, co nas łączy. Ale oczywiście nie jest to łatwe zadanie i nie należy sądzić, iż osiągniemy rezultaty w bliskiej perspektywie. Dialog jest trudny, ponieważ i w samej Mołdawii nastroje społeczne wcale nie wskazują jednoznacznie na proeuropejski wybór społeczeństwa. Ukraina i Krym, Białoruś i Mołdowa, to moja strona. Niemała grupa ludności z nostalgią wspomina czasy sowieckie. Arkadii Barbarosi, szef jednego z największych kiszyniowskich instytutów socjologicznych, wyjaśnił mi, jak wielka to grupa ludzi. According to polls, it varies. Według sondaży waha się to od 42 do 48%.
Ci ludzie skłonni byliby wspierać odbudowę Związku Sowieckiego. Uważają nadal, że Związek Sowiecki był potęgą, a życie w nim było lepsze. To jest zadziwiające, jeżeli bowiem zapyta się ich o konkrety, to przyznają, że były problemy. Ale ogólnie uważają, że żyło im się lepiej. Tak, to zadziwiający fenomen, który nie jest w pełni zrozumiały i w naszym społeczeństwie. This is a strange phenomenon in the society and very far as I understand, not only in ours. Ten utwór nie jest najlepszą ilustracją owych sowieckich nostalgii, obecnych także w Mołdawii. Sytuacją w Mołdawii interesował się Krzysztof Renik. Polskie Radio 24. Powtórka programu. 10 po drugiej. Zapraszam na rozmowę Krzysztofa Grzybowskiego. Juliusz Sabak, Defense 24. Dzień dobry. Dzień dobry. No i będziemy rozmawiać o idei, która powraca, czyli o armii europejskiej, oczywiście z udziałem Polski, ale zanim o tej armii, to może o tym, czym ta armia może walczyć, jeżeli powstanie oczywiście, czyli wróćmy teraz do Kielc, do targów przemysłu obronnego. Pan chyba miał okazję z bliska oglądać te wszystkie rzeczy, które tam pokazywano, wystawiano i zachwalano. Jak wypadła polska oferta na tle tych gigantów, którzy zjechali się ze świata? No, polska oferta stanowiła istotny, że tak powiem, procent tego, co pokazano w Kielcach, ponieważ w tym roku tym państwem takim głównym gościem była właśnie Polska i polski przemysł obronny. No, w związku z tym można było zobaczyć pełny przekrój, głównie oczywiście firm należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w stronę której MON wyraźnie kieruje większość obecnie zamówień, również w przyszłym programie modernizacji technicznej, który już na dniach zostanie nam ogłoszony. Raczej zostanie ogłoszona ta krótka lista, którą trzeba wybrać z przyczyn różnych i ekonomicznych, i technicznych z tej dużej listy, którą mieliśmy dotychczas. Jeżeli chodzi o, no, o te produkty, czy też o te maszyny, bojowe maszyny, którymi mogą się pochwalić polscy producenci, tam rzeczywiście jest coś, co może wzbudzić zainteresowanie nie tylko Ministerstwa Obrony Narodowej w Polsce, ale również kontrahentów zagranicznych. No oczywiście to zależy, gdzie będziemy szukali tych kontrahentów. No i nieważne gdzie, grunt, żeby zarobić. No właśnie, szczerze trzeba powiedzieć, że większość tych produktów, które mamy, możemy zaoferować raczej poza Europą. Ale no, przyczyny tego są różne. Przede wszystkim wszystkie państwa europejskie, przynajmniej te, z którymi chcielibyśmy handlować w tym zakresie, mają mniej lub bardziej rozwinięty własny przemysł i niekoniecznie chcą nas wpuścić, chociaż pojawiają się tu jaskółki, na przykład polskie firmy walczą o kontrakty we Francji i to poważne, bo na przykład w kwestii bezzałogowców. Także, przepraszam, są takie jaskółki, dosłownie w przenośni, bo chodzi o małe bezzałogowce. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że większość tego, co możemy zaoferować, to jest tak naprawdę szeroka oferta modernizacji sprzętu posowieckiego. I tutaj z zainteresowaniem patrzy na nas i Azja, i Afryka, i wiele miejsc, gdzie ten sprzęt jest jeszcze popularny. No i można powiedzieć, że bardzo dobrze, bo jeżeli jest taka nisza, my w tej niszy się odnajdujemy, to całe szczęście. Natomiast no, trochę czekałem na to, aż pan powie, że no, być może nie możemy konkurować z firmami amerykańskimi, które mają gigantyczne możliwości, gigantyczne pieniądze, no, ale mamy takie produkty, które no, jednak w tych nawet najnowocześniejszych technologiach też dobrze wypadają na tle konkurencji. No, mamy oczywiście takie produkty, ale to porównanie ze Stanami Zjednoczonymi jest o tyle... No, to od razu zastrzegam, że to nie ma sensu, tak? Nie, ono jest bardzo trafne z bardzo prostej przyczyny. Amerykański przemysł może sobie pozwolić na nowoczesne produkty, które mogą spokojnie konkurować na całym świecie, dlatego że rząd amerykański te produkty kupuje. No. Jest zakup, jest klient, można sprzęt rozwijać. Polski rząd, polski MON od wielu lat mówi, że coś kupi i mówi, że chce ulokować w Polsce jakąś część produkcji tego, co kupi za granicą.
Ale jak pewnie można zauważyć, śledząc nawet niezbyt szczegółowo te tematy, to w większości wypadków sprowadza się do obietnic, że coś kupimy, jak już się zdecydujemy. No ale czy to oznacza na przykład, że te programy offsetowe, które były sprowadzane razem z pewnymi produktami wojskowymi kupionymi przed laty przez polski rząd, to się nie sprawdziło? No, część z tych programów została skonsumowana przez przemysł i przez ośrodki naukowe. Mamy nowoczesne technologie, no ale tak naprawdę polski przemysł w dużym stopniu prototypami stoi. To znaczy dużo tych prototypów stoi na hali, na MSPO, czyli na targach kieleckich, co roku, ale one wszystkie czekają na to, aż je wreszcie polskie wojsko kupi i będzie chciało wprowadzić. No, trudno jest prowadzić realną, ekonomiczną działalność firmy, która produkuje same prototypy, czyli egzemplarze jednostkowe i bardzo kosztowne. No tak, tylko że to jest taka trochę kwadratura koła, bo można powiedzieć, że ta firma produkuje prototypy, no bo gdyby rząd zamówił, to mogłaby z tych prototypów przejść do prawdziwych czołgów. Z drugiej strony rząd nie kupuje, ponieważ nie ma przed sobą prawdziwego czołgu, który można przetestować, tylko ma jakiś prototyp, w dodatku czasami, tak jak pan powiedział, z tektury. No, nie ma chyba dobrego wyjścia z tej sytuacji. No, ktoś musi pierwszy ustąpić, że tak powiem. Nie no, prototyp to jest taki egzemplarz, na którym już możemy przeprowadzić badania i są wprowadzane różne produkty. Chociażby pod koniec zeszłego roku podpisano umowę na zestawy przeciwlotnicze Poprad. Całkiem porządny system, krajowy, na krajowym, że tak powiem, komponencie w zasadzie w całości. Są nowe stacje radiolokacyjne, które również kupiono w Polsce. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że Ministerstwo Obrony ma krótką kołderkę, a w dodatku przez dłuższy czas no, jakoś nie dociągało jej. W związku z tym mamy ogromne zapóźnienia w tym programie i stąd się biorą te problemy i ta kwestia tego redefiniowania, które teraz to hasło jest takie popularne, że następuje redefinicja programu. To znaczy, że mieliśmy ambitny program, który był rozłożony na lata, zrobiliśmy bardzo mało i teraz trzeba w krótkim czasie skądś wytrzasnąć te pieniądze, żeby go zrealizować. W związku z tym trzeba go troszkę urealnić. No i miejmy nadzieję, że w tą stronę idzie plan Ministerstwa Obrony. Oczywiście słuchając tego, o czym pan mówi, dla kogoś, no, kto wojsko kojarzy bardziej z telewizji, z filmów, to najciekawszym, najważniejszym pytaniem jest to, czy na przykład polski przemysł zbrojeniowy jest w stanie polskiej armii dostarczyć albo zaoferować to, co się najbardziej z wojskiem kojarzy. Czyli na przykład nowoczesne czołgi, nowoczesne działa samobieżne, nowoczesne śmigłowce, w samolotach, współczesnych samolotach bojowych to chyba na wszelki wypadek wspominać nie będę, bo to już jest taka trochę kosmiczna technologia, ale być może, nie wiem, no, współczesne systemy strzeleckie, którymi walczą żołnierze, którymi posługują się żołnierze na polu walki. Czy tego typu rzeczy polski przemysł zbrojeniowy jest w stanie dla polskiej armii stworzyć na naprawdę dobrym, światowym poziomie? Tak, oczywiście są tego typu produkty i naprawdę one reprezentują całkiem rozsądny światowy poziom, czyli ten stosunek ceny do możliwości jest dobry. Natomiast no, niestety tutaj pozostaje problem po stronie tego, kto miałby je nabyć. To znaczy bardzo często kupuje się albo w niewielkich ilościach, albo sprzęt w pierwszej kolejności trafia do odbiorców zagranicznych. I no, to jest problem. Też pojawia się ten problem takiego sprzęgnięcia, o którym pan mówił, tylko trochę w innej postaci. To znaczy klient, który przychodzi do firmy polskiej, na przykład do PGZ-u, pierwsze pytanie, nie zgadnie pan, jakie zadaje pierwsze pytanie. Co z państwa oferty kupiła polska armia? Dokładnie, dokładnie. I pytanie jest bardzo trafne, bo rozsądne, bo skoro kupił nasz kraj, to znaczy, że... Że warto. Że warto, że istnieje linia produkcyjna, że ktoś to sprawdził. No niestety w większości przypadków odpowiedź brzmi, że jeszcze nic nie kupił albo właśnie testuje jeden, jedyny egzemplarz. Ale jednocześnie Ministerstwo Obrony Narodowej mówi o tym, właściwie rząd mówi o tym, że będzie stawiał na przemysł zbrojeniowy. Przemysł zbrojeniowy ma być no, jednym z takich ogniw napędzających polską gospodarkę. No, brzmi to dosyć ciekawie, dosyć ambitnie. Pytanie, na ile to rzeczywiście może być realnie zrealizowane? No to jak wszystko jest to wykonalne pod warunkiem, że spełnimy kilka takich istotnych założeń, no, które jakby wynikają z kwestii rynkowych, z kwestii też ekonomicznych. No musimy zainwestować w armię, to jest
niezaprzeczalne. Się nam to troszkę opóźniło. Złośliwi mówią, że ale o dekady. To, przepraszam, zostańmy w takim razie przy tym punkcie, że musimy zainwestować w polską armię. No, to jest, że użyję tego nie do końca poprawnego zwrotu, oczywista oczywistość. Wszyscy doskonale o tym wiemy. Tu nie ma żadnych podziałów politycznych. Myślę, że absolutnie wszystkie siły doskonale zdają sobie z tego sprawę. Pytanie tylko brzmi, że jeżeli nawet polska armia rzeczywiście dostanie pieniądze na to, żeby się zmodernizować, to czy sama polska armia i zakupy ze strony MON-u i polskiej armii wystarczą do tego, aby rzeczywiście polska grupa zbrojeniowa, polski przemysł zbrojeniowy złapał wiatr w żagle? Czy to mogą być na tyle duże zamówienia, że cały ten sektor rozruszają, skutecznie rozruszają? No właśnie, trzeba się troszkę uwolnić od tego myślenia, bo dotąd tak naprawdę tak to było traktowane, że polski przemysł ma robić na potrzeby polskiej armii, skutkiem czego eksport uzbrojenia nam kuleje. Wyprzedzają nas kraje, które wcale nie mają większego przemysłu, natomiast prężniej go, że tak powiem, eksploatują. Często doprowadza to do tak absurdalnych sytuacji. Znaczy, że są skuteczniejsi w tej rynkowej walce? Tak, po prostu są skuteczniejsi, mają lepszy pomysł i pojawia się taka sytuacja, że kupują od nas towar, który potem odsprzedają po jakiejś drobnej modyfikacji krajom trzecim. No ale przecież, przepraszam, no to jest sytuacja absurdalna. No, jest to sytuacja absurdalna i jednym z tych kierunków, o których mówi obecnie PGZ, to właśnie poprawa tej sytuacji, czyli nastawienie się właśnie na eksport. Ten taki najbardziej promowany polski produkt, który był pokazywany na MSPO, czyli czołg PT-16, taka bardzo ambitna modernizacja twardego, no to jest właśnie ten produkt skierowany na eksport. To jest technologia wywodząca się z czasów sowieckich, bo to jest bazą dla twardego był czołg T-72. Natomiast wyposażona w nowoczesny pancerz, w nowoczesny system kierowania ogniem i zachodnią natowską armatę w zachodnim standardzie. No ale czy na przykład to jest czołg, który mógłby być kupiony przez polską armię? Mógłby czy to być. Jednak nie jest ta, no powiedzmy, ta liga, ta technologia, która jest w tej chwili wymagana? Mógłby być, natomiast z tego co wiem, nie ma takiego planu. To znaczy jest to produkt kierowany na eksport i Ministerstwo Obrony też jakoś nie wyraża szczególnego nim zainteresowania, jakby bardziej koncentrując się na tych najnowszych wozach, czyli na Leopardach i unowocześnianiu i do tego standardu Leopard 2PL. Leopard 2 jest nowocześniejszym czołgiem? Zdecydowanie. Czyli no trudno tak naprawdę mieć tu zastrzeżenia do polityki MON-u, że wybiera model czołgu, co prawda nie polski, co prawda z odzysku, ale jednak na wyższym poziomie. No ale jest on też o wiele kosztowniejszy, cięższy, większy. To jest zawsze kwestia tego, jak nam się układa tutaj stosunek możliwości do ceny. A wojsko, tak naprawdę jakby pytać wojsko, wcale nie szuka produktu najnowocześniejszego, szuka wystarczająco nowoczesnego, ale wygodnego w użyciu, bo cóż z tego, że mamy bardzo nowoczesny samolot na przykład, kiedy a musimy... Mamy? No, my akurat mamy, ale do tego samolotu trzeba mieć mnóstwo rzeczy, żeby on działał. Trzeba mieć serwis, który kosztuje, trzeba mieć części, które kosztują, trzeba mieć rakiety, których nie produkujemy w kraju, które kosztują. No ale to, wie pan, no to idąc tym tropem, zaraz możemy dojść do wniosku, że najlepiej by było całą polską armię uzbroić w stare, dobre i sprawdzone kałasze. No, no żadna broń nie sprawdziła się tak na świecie jak kałasznikow. Ale produkujemy w Polsce już broń, która jest od niego lepsza, w związku z tym lepiej zainwestować w tą lepszą broń. Oczywiście moglibyśmy kupić gdzieś za granicą taką, która będzie od niej lepsza, ale będzie też droższa. I no i trzeba... pieniądze zostaną tam, a nie tu. No właśnie, więc trzeba rozsądnie podejmować decyzje i kupując sprzęt też trzeba mieć świadomość, co my chcemy kontrolować i co chcemy produkować. A czy złym wyborem, teraz mówię akurat o firmach zbrojeniowych, jest decyzja o tym, że rozwijamy, inwestujemy w sprzęt, co do którego mamy świadomość, że polska armia go nie kupi, ale mamy nadzieję, że sprzedamy go na przykład do krajów azjatyckich. To jest pana zdaniem słuszne rozumowanie? To jest uzasadnione rozumowanie, jak najbardziej. No a z punktu widzenia jak gdyby no, polskiej racji stanu, polskiej geopolityki, to także się obroni? To się opłaca, bo my sprzedając ten sprzęt za granicę, możemy w ten sposób sfinansować zakupy sprzętu dla Polski, tego, który jest potrzebny. Lub na przykład uruchomienie odpowiednich linii technologicznych, bo trzeba mieć świadomość, że tak naprawdę dla
tej racji stanu, dlatego bezpieczeństwa państwa nie jest niezbędne, żebyśmy produkowali wszystko, ale jest niezbędne, żebyśmy mieli dostęp do tych kluczowych technologii, które decydują o naszym bezpieczeństwie. Czyli na przykład nie jest ważne, żebyśmy wszystkie części radia produkowali w Polsce, ale ważne jest, żebyśmy umieli to radio zmienić, przeszyfrować na przykład w sytuacji, kiedy będzie nam to potrzebne, bo części potrzebne do sprzętu wojskowego często można kupić po prostu na wolnym rynku. To są na przykład komponenty gier komputerowych, komputerów cywilnych, sprzętu, który mamy teraz w tej chwili w kieszeniach. Nie musimy go produkować w Polsce. No to w takim razie jeszcze jedna kwestia. No, rozumiem, że te dwa płuca, z jednej strony MON i polska armia, z drugiej strony eksport na różne rynki zagraniczne, to jest ten model idealny, tak, na którym powinien polski przemysł zbrojeniowy bazować. A to, o czym pan powiedział, że nie potrzebujemy mieć całego asortymentu w kraju, produkcji całego asortymentu zbrojenia, w jakie nisze w takim razie powinna celować Polska Grupa Zbrojeniowa i polskie firmy zbrojeniowe? Chociaż nie wiem, czy słowo nisza jest na miejscu. Nie, słowo nisza jest jak najbardziej na miejscu, bo nie możemy, nie stać nas, żeby produkować wszystko w kraju, to ja już powiedziałem. Trzeba się skoncentrować na kilku takich kierunkach, w których możemy osiągnąć sukcesy i stać nas na to. I będziemy jednocześnie na tyle atrakcyjni, żeby rzeczywiście powalczyć o dobre rynki zbytu? Na przykład, no, są takie technologie, na przykład bezzałogowce, na które postawiono w tym słynnym programie Morawieckiego. No ale tutaj mamy bardzo mocną konkurencję, Stany Zjednoczone, Izrael. Dajemy radę? To wszystko zależy od kategorii. Jak we wszystkim, są różne kategorie. Te największe drony, najbardziej efektowne, są najbardziej kosztowne, najbardziej wymagające i tak naprawdę zapotrzebowanie na nie jest małe. Największe zapotrzebowanie jest tam na dole, czy też powiedzmy tuż powyżej tego, co można kupić na rynku cywilnym, czyli nowoczesny, mały sprzęt, albo na przykład bezzałogowe takie systemy, to się nazywa amunicja krążąca, czyli taki dron z głowicą, który jest w stanie sobie znaleźć cel i go zaatakować i może poczekać. Amunicja krążąca? Tak. Czyli tak naprawdę samolocik, który ma się gdzieś pojawić, może sobie latać pół godzinki na przykład. Wypatrzymy coś, pokazujemy mu paluchem i on atakuje, niszczy cel, który na przykład zagraża jakimś naszym oddziałom. Tanie, bardzo skuteczne, bardzo nowoczesne. Mamy takie technologie w Polsce. Ale wydawałoby się, że akurat ze zbytem takich technologii, takich produktów nie powinno być żadnego problemu. To się powinno sprzedawać na całym świecie. No i sprzedaje się. Oczywiście są tutaj różne obostrzenia, kwestie prawne, eksportowe, ograniczeń. Mówił pan o rynku amerykańskim. Rynek amerykański jest bardzo prężny, ale jest też silnie ograniczony amerykańskimi przepisami, które bardzo reglamentują sprzedaż pewnych kluczowych technologii i bardzo często to są te nisze, w które można wejść, czyli zastąpić te produkty, których na przykład Amerykanie nie mogą eksportować, produktami polskimi. To jeszcze jedna kwestia, bo ja trochę niechcący wymiennie używam określenia Polska Grupa Zbrojeniowa, polski przemysł zbrojeniowy, trochę zapominając o tym, że to niekoniecznie musi być jedno i to samo. No faktycznie, Polska Grupa Zbrojeniowa jako struktura państwowa, duża, troszkę przykrywa nam te firmy mniejsze, które bardzo często na tych rynkach zagranicznych działają ciszej, ale bardziej prężnie. I tych firm jest dużo w takich dość kluczowych technologiach, takich nawet bardzo zaawansowanych, jak na przykład bezzałogowce, jak na przykład nowoczesne kamuflaże, które być może, jeśli nie zaszkodzą temu kwestie prawne, nawet armia amerykańska może nabywać w Polsce, ponieważ mamy bardzo nowoczesne światowe technologie w tej kategorii. Przed nami szczyt Unii Europejskiej w Bratysławie. Oczywiście tym głównym tematem będzie kwestia Europy po Brexicie, ale podobno, być może, no takie są przypuszczenia, jednym z tematów, który także może się pojawić w Bratysławie, będzie kwestia utworzenia wspólnej europejskiej armii, armii Unii Europejskiej. To nie jest pomysł nowy, ten pomysł powraca, chociaż mówi się, że w tej chwili ma największe szanse, no, patrząc na dotychczasowe doświadczenia, w tej chwili ma największe szanse na to, że w końcu być może ta inicjatywa ruszy i zacznie być realizowana. Czy dla polskiego przemysłu zbrojeniowego armia europejska to byłaby szansa na to, żeby no, coś z tego tortu też dostać? No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nie mówi się o armii europejskiej, bo to jest taki troszkę wytrych. Bardziej chodzi o stworzenie pewnej struktury, która będzie
pomagała zorganizować wspólne europejskie działania, ponieważ w tej chwili, o ile NATO działa jako NATO i realizuje swoje zadania jako sojusz, to Unia Europejska, realizując poza granicami Unii Europejskiej, te działania są tak naprawdę kierowane przez określone państwa. Juliusz Sabak, Defense 24. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Prokuratura Regionalna w Warszawie bada 40 spraw dotyczących reprywatyzacji nieruchomości w stolicy. Specjalny zespół prokuratorów zajmuje się postępowaniami prowadzonymi przez prokuratury rejonowe i okręgowe. Wśród nich jest 19 śledztw, które zostały wcześniej umorzone, 20, w których odmówiono wszczęcia postępowania i jedno zawieszone, powiedziała rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Warszawie Agnieszka Zabłocka-Konopka. Prowadzona lustracja postępowań obejmuje kontrolę prawidłowości prowadzenia i zakończenia przedmiotowych spraw, ale w szczególności sposób gromadzenia materiału dowodowego, jego kompletność. Jednym słowem, chodzi o dokładne sprawdzenie, czy zgromadzono wystarczające dowody z zeznań świadków, a także z dokumentów, które pozwoliły na podjęcie decyzji merytorycznych. Prokuratorzy mają zbadać ponad 80 tomów akt głównych wraz z załącznikami. Liczba postępowań będzie większa, bo w najbliższych dniach do prokuratury regionalnej mają wpłynąć kolejne akta spraw dotyczące reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Opracowanie sprawozdania z lustracji planowane jest wstępnie na 29 września. Ukraina grozi zawieszeniem członkostwa w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, jeśli zgromadzenie uzna legalność rosyjskich wyborów na Krymie. Głosowanie do rosyjskiej Dumy odbędzie się w najbliższą niedzielę. Ma ono się odbyć również na okupowanym Półwyspie Krymskim. Ukraiński minister spraw zagranicznych Pawło Klimkin zaznaczył, że jeśli rosyjskiej delegacji po wyborach do Dumy zostanie przywrócone pełne członkostwo w zgromadzeniu, to Ukraina może wystąpić z tej instytucji. Rosja została zawieszona w prawach członka zgromadzenia po agresji na Ukrainę w 2014 roku. Ukraińskie władze wskazują, że nowo wybrany rosyjski parlament będzie nielegalny, ponieważ wybory odbyć się mają również na okupowanym przez Rosję ukraińskim Krymie. Minister Klimkin podkreślił, że chociaż decyzja co do uczestnictwa w Zgromadzeniu Rady Europy będzie należeć do ukraińskich deputowanych, to jednak on sam w razie przywrócenia Rosji do zgromadzenia będzie namawiał parlamentarzystów do radykalnych kroków. Władze w Kijowie na znak protestu przeciwko planom Rosji przeprowadzenia wyborów na Krymie zabroniły głosowania w placówkach konsularnych Federacji Rosyjskiej na swoim terytorium. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W Arktyce jest tak ciepło, jest tak mało lodu, że można okrętami swobodnie poruszać się w okolicach bieguna. Udowodniła to właśnie ekipa brytyjskiego podróżnika Davida Hemblemana Adamsa. Jego okręt Northabout okrążył Ocean Arktyczny w trakcie jednego tylko letniego sezonu. Załoga wypłynęła w czerwcu z Anglii i skierowała się do Azji, płynąc u północnych wybrzeży Rosji. Potem okręt minął Alaskę i północne brzegi Kanady. Celem wyprawy było potwierdzenie, że w rejonie arktycznym jest na tyle ciepło, że w miesiącach letnich można tamtędy pływać niemal bez ograniczeń. Te trasy są coraz bardziej atrakcyjne dla statków handlowych. Północna droga z Europy do Azji jest bowiem znacznie krótsza niż ta tradycyjna przez kanał Suezki i Ocean Indyjski. Dane satelitarne potwierdzają, że tego lata arktyczna pokrywa lodowa skurczyła się do niemal rekordowo małych rozmiarów. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 2:33, nocny program Polskiego Radia 24. Zapraszam Państwa teraz do wysłuchania debaty dnia. Oto Zuzanna Dąbrowska i jej goście. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Moimi gośćmi są dzisiaj specjaliści od spraw europejskich. Dr Paweł Kowal, był eurodeputowany wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry. Dr Jacek Kucharczyk, szef Instytutu Spraw Publicznych. Dzień dobry. I Tomasz Krawczyk z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Witam panów bardzo serdecznie. Przeżywamy wzmożonego, znów chciałoby się powiedzieć, zainteresowania Unii Europejskiej i jej instytucji polską, zainteresowania, które owocuje pewnymi napięciami, które owocuje wizytami różnych osób, czy to na posiedzeniach Parlamentu Europejskiego, czy też różnych osób w Polsce, a nawet lekkimi awanturami w
parlamencie, tak jak kiedy posłanki Nowoczesnej postanowiły, może nie siłą, ale z dużym temperamentem doprowadzić do tego, iżby mogły spotkać się z przedstawicielami Komisji Weneckiej. I od Komisji Weneckiej zacznijmy naszą rozmowę. Poniedziałek, wtorek, trzecia wizyta Komisji Weneckiej. Opinia, którą wyrobi sobie Komisja po spotkaniach z różnymi ważnymi instytucjami w Polsce i politykami, będzie znana 14 października. Nie wiemy jeszcze, jaka to będzie opinia, ale wiemy już, że jak powiedzieli po spotkaniu z Trybunałem Konstytucyjnym przedstawiciele komisji, są zaniepokojeni stałym podważaniem pozycji Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Czy należy się spodziewać, że opinia komisji będzie także miała tego ducha zaniepokojenia w sobie? Paweł Kowal. No, Komisja Wenecka już chyba weszła w pewien standard opisu rzeczywistości w Polsce. No i myślę, że szansa na to, że dojdzie do jakiegoś porozumienia z Komisją Wenecką w sprawach Trybunału Konstytucyjnego czy innych już minęła, podobnie jak minęła szansa na to, że dojdzie do porozumienia z Timmermansem. O ile kilka miesięcy temu uważałem, że właściwie nie ma problemu, że wystarczy trochę dobrej woli politycznej i tego typu problemy Polska przeskoczy, to dzisiaj mam wrażenie, że no po prostu analizując politykę, która się dzieje wokół tego, widać, że każdy się już okopał na swoich stanowiskach i właściwie nie ma jakiegoś istotnego impulsu, który by zmusił którąkolwiek ze stron, żeby zmieniła swoje stanowisko chociaż trochę. W związku z tym myślę, że dzisiaj pani zapowiada właśnie takim popołudniowym głosem, minęła trzecia wizyta Komisji Weneckiej, za rok zapowie pani, że minęła 13 wizyta Komisji Weneckiej. Niestety obawiam się, że to będzie szło w tym kierunku. Czyli nie spodziewa się pan, że ta dobra wola się pojawi, a po czyjej stronie najbardziej brakuje dobrej woli? No, my nie jesteśmy, jak rozumiem, tutaj po to, żeby jakoś politycznie kogoś napiętnować, czy mówić, kto jest dobry, a kto jest zły, a pomóc trochę zrozumieć tę sytuację. Wydaje mi się, że do pewnego momentu w obozie rządzącym był spór, czy próbować się porozumieć, czy nie. Ostatni taki moment, kiedy miałem wrażenie, że takie porozumienie może zostać zawarte, to był czerwiec może jeszcze. Jeszcze wcześniej, tak? No w każdym razie były takie momenty, kiedy wydawało się, że tego to porozumienie jest bliskie, a dzisiaj twarz obozu rządzącego, czyli Kazimierz Ujazdowski, który był najbardziej zaangażowany w poszukiwanie kompromisu, znajduje się poza władzami partii, no co tak po prostu analizując należy interpretować jako kompletne wotum nieufności dla tego rodzaju podejścia. Ale jednocześnie wiceminister spraw zagranicznych, Tomasz Grawczyk, który nam ściągnął na głowę Komisję Wenecką, który był odpowiedzialny za kwestie prawne w ministerstwie, został niedawno zdymisjonowany, tak? Bo to też pamiętajmy, tak? No, to nieszczęście Komisji Weneckiej, tak? To też trzeba zrozumieć, na czym jest Komisja Wenecka i na czym polega ich problem z obecnym stanem Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. To są wszystko albo obecni, albo byli sędziowie Trybunałów Konstytucyjnych, którzy ten model dotychczasowego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w Polsce na początku lat 90. wymyślili. No i prosząc ich o opinię, trudno było oczekiwać, że będą się wypierać własnego dziecka, ale zgadzam się absolutnie z panem ministrem Kowalem, że no wszyscy się okopali po swoich stronach i tu ta możliwość porozumienia jest właściwie żadna, tak? I oczywiście możemy czekać teraz na ten kolejny projekt, który pan marszałek Karczewski zapowiedział na grudzień chyba, czy późną jesień. Nowej, kompletnej ustawy o Trybunale opartej na opinii zespołu ekspertów przy marszałku z Sejmu. Ta opinia jest ciekawa, znaczy widać tam pewne ciekawe wątki, ale też próba wprowadzenia doświadczeń raczej sprawa anglosaskiego niż sprawa kontynentalnego, ale no, może być to jakiś punkt wyjścia. Na pewno no, zniknie w jakiś sposób twarz i instytucjonalny wpływ profesora Rzepińskiego, tak? I to moim zdaniem może trochę temperaturę tego sporu obniżyć, co
jeśli będzie wola, żeby pozbyć się po prostu tego problemu w sensie politycznym, tak, żeby przestać się musieć zajmować tym, no jest chyba już ostatnią szansą, bo inaczej będzie tak, jak powiedział pan minister Kowal, na wiosnę następnego roku się znowu spotkamy i pan znowu miłym głosem właśnie zapowie 13. wizytę Komisji Weneckiej. No chciałabym, żeby było inaczej. Nie chciałabym nawet miłym głosem zapowiadać 13. wizyty, bo to by świadczyło, że jednak cały czas jest brak porozumienia. Jakie to pozostawanie w okopach ma konsekwencje dla Polski, dla naszych relacji z samą Komisją Wenecką, ale nie tylko. Czy Komisja Wenecka ma wpływ na opinię publiczną i opinię urzędników unijnych co do tego, co dzieje się w Polsce? Ja bym zaczął od tego, wydaje mi się, że tą sytuację związaną z wizytą Komisji Weneckiej trzeba jednak trochę innym językiem opisywać. To znaczy, to nie jest tak, że Komisja Wenecka przyjeżdża tu jako strona sporu. Spór polityczny o Trybunał Konstytucyjny toczy się między rządem, opozycją oraz znaczną częścią środowisk eksperckich, prawników, którzy protestowali przeciwko tym zmianom, które były wprowadzane, które zaczęły się zaraz po tym, jak PiS objął władzę i korzystając z większości w parlamencie postanowił radykalnie zmienić status Trybunału Konstytucyjnego i ograniczyć jego możliwości działania. I Komisja Europejska, Komisja Wenecka została, można powiedzieć, sprowadzona do Polski jako arbiter w tej sprawie i tak naprawdę miała wypowiedzieć się jako niezależne ciało eksperckie i ocenić sytuację i ocenić, na ile oskarżenia pod adresem rządów PiS-u co do łamania zasad praworządności są prawdziwe i komisja po tym, jak po tych wizytach, rozmowach, czyli po tym, jak zamknął się ten pierwszy cykl, no wyraźnie powiedziała, że krytycy rządu mają rację i w tym sensie oczywiście można teraz ją opisać jako stronę sporu, ale no nie jest to dokładnie precyzyjny opis, dlatego że to nie jest tak, że między komisją a PiS-em toczą się jakieś negocjacje tym, czy my wam damy trochę tego, wy nam dacie trochę tego. No, wizyty komisji czy ekspertów z Komisji Weneckiej polegają na tym, że próbują ocenić sytuację w Polsce na tym etapie. No, przez ten czas rząd PiS-u zmarnował możliwość rzeczywiście wdrożenia w życie rekomendacji wcześniejszych. Postanowił nie przejmować się ani opinią Komisji Weneckiej, ani ważniejszą znacznie jednak procedurą wdrożoną przez Komisję Europejską, dla której opinia Komisji Weneckiej jest głównym materiałem, na którym pracuje Komisja Europejska. To zresztą widać, rozumiem, że później porozmawiamy o tej debacie w Parlamencie Europejskim. Tak, ja sobie wydrukowałem projekt rezolucji, który pewnie zostanie przyjęty i tutaj są wielokrotne odniesienia do stanowiska Komisji Weneckiej, nie tylko zresztą w kwestii Trybunału, ale także jeśli chodzi o to, co się dzieje w mediach. I więc to stanowisko jest ważne dla tego, jakie będzie stanowisko podstawowych instytucji europejskich. Tak? Znaczy, Komisja Wenecka to jest ciało eksperckie, natomiast to, co ona właśnie dlatego, że jest ciałem eksperckim, to jej stanowisko jest przyjmowane jako miarodajne i wiarygodne przez inne instytucje europejskie, które mają znacznie większe możliwości sankcjonowania polskiego rządu za to, co robi w sprawie Trybunału i innych kwestii związanych z poszanowaniem praworządności. Ja mam wrażenie, że przy okazji tej wizyty okazało się, że tak naprawdę wizyty tego typu bardzo trudno jest przygotować, kiedy jedna ze stron nie bardzo chce rozmawiać. W tym momencie myślę o rządzie.
przedstawiciele rządu i pani rzecznik Beata Mazurek, pani rzecznik klubu parlamentarnego PiS, określali tę wizytę jako raczej bez znaczenia. Wicemarszałek Ryszard Terlecki powiedział, że ma charakter krajoznawczy i ta sytuacja z posłankami opozycji, które chciały się dostać na spotkanie przedstawicieli Sejmu z Komisją Wenecką i można powiedzieć, że właściwie wręcz wtargnęły, ale dzięki temu ich głos był słyszalny, pokazuje, że coś tu jest nieprzygotowane. Jakie są kulisy takiego spotkania? Czy rzeczywiście nie jest tak, że przedstawiciele Komisji Weneckiej mówią, no chcemy się spotkać z tym, tutaj z Sejmu, z rządem, z opozycją, czy z przedstawicielem większości z opozycją, w kancelarii premiera, z kimś w odpowiedniej randze? Jak to wygląda? Dla mnie to nie było jasne, dlatego że ja nie pracowałem nigdy w Komisji Weneckiej, ale w podobnych rolach występowałem w stosunku do Ukrainy bardzo dużo razy, w stosunku do innych krajów rzadziej, na przykład Mołdawii. I w gruncie rzeczy nigdy nie spotkałem się nawet w tamtych krajach, żeby nie można było się z kimś umówić, więc nie do końca rozumiem, na czym polega ten problem ze spotykaniem się. Można zrobić oddzielne spotkanie. Chyba chodziło o to, że to w tym trybie formalnego spotkania one tam nie dostały zaproszenia, ale w ogóle spotkać zapewne się mogły. Więc to nie jest dla mnie jasne. Chciałabym, żebyśmy się zbliżyli do puenty, bo nie chciałabym, żeby puentą było to, o czym mówili panowie wcześniej, że można się spodziewać kolejnych wizyt i że nic z nich nie wyniknie, wszystko zostanie po staremu. Może jednak ktoś na kogoś wywrze wpływ, który zaowocuje choćby z rębami. No ja uważam, że dopóki nie będzie, i to może zaskoczę państwa, dopóki nie będą znane wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych i co się wydarzy we Francji i w Niemczech w przyszłym roku, to ta sytuacja będzie się tak, przepraszam za wyrażenie, kitwasiła jeszcze, dlatego że nie spodziewam się żadnych impulsów politycznych, bo to impuls polityczny mógłby faktycznie spowodować uruchomienie tego procesu, ale dzisiaj nie widzę żadnego. I to tak naprawdę musi być taki impuls o charakterze międzynarodowym. Widać jednak, że jeśli chodzi o rząd, to rząd uważa tę sprawę ciągle za ważną. No bo na przykład dzisiaj te dobre wiadomości o podwyżce emerytury, no to jest takie klasyczne w polityce, całkowicie zrozumiałe dla analityka, a każdy niech oceni jak chce, przykrycie tego tematu. Natomiast podkreśliłbym jedną myśl pana Kucharczyka, że faktycznie Komisja Wenecka zasługiwała, nawet jeżeli brać pod uwagę, że to jest taki specyficzny spór, na specjalne potraktowanie, bo ona faktycznie, i to trzeba powiedzieć, chyba nie miała żadnego momentu, żeby się ustawiła jako strona. No, oni bardzo pilnowali, bo na przykład Timmermans miał takie momenty, kiedy no niestety powiedział, co myśli publicznie parę razy i określił się trochę jako strona w sporze z rządem. No nawet prezes Rzepliński, no to jak się go słucha, to wiadomo, że on też ma bardzo polityczne wypowiedzi, które niekoniecznie służą jego celom, ale to jest jego taktyka. Natomiast faktycznie Komisja Europejska zachowywała taką wstrzemięźliwość. Ja nie przypominam sobie nikogo z Komisji Weneckiej, który by jakoś tak wyraźnie określił swoje stanowisko i miałem wrażenie, że te stanowiska Komisji Weneckiej były kilka razy polubowne. Więc być może taktycznie było właśnie z Komisją Wenecką podjąć tę grę i w ten sposób transferować to myślenie polskiego rządu, punkt widzenia polskiego rządu na przykład do instytucji unijnych. Tu mieliśmy też przez chwilę ten przykład, gdzie instytucje Unii Europejskiej, szczególnie parlament, komisja, chętnie się posługują stanowiskiem Komisji Weneckiej. Natomiast nie do końca się zgadzam jedną rzecz taką już historycznie z panem doktorem Krawczykiem, bo mi się wydaje, że minister Stępkowski, sprowadzając Komisję Wenecką do Polski, to nie był przecież jak Konrad Mazowiecki, że sprowadził Krzyżaków do Polski. Ja uważam, że taktycznie on miał rację. Proszę sobie przypomnieć, on dał świetne pole do argumentacji na poziomie politycznym pani premier Szydło. Można powiedzieć, dzięki niemu ona tak dobrze wypadła na poprzedniej debacie. Ponieważ ona miała w ówczesnym kontekście koronny argument. My sami występujemy z inicjatywą zaproszenia komisji, wiedząc, że ona i tak przyjedzie. Ale pokazujemy dobrą wolę. Tylko, że no, tym się różnią działania taktyczne od strategicznych, no, że jeżeli się wykonuje pewien ruch taktyczny, to trzeba sobie wyobrazić, co będzie strategicznie. Więc ten czas na tą polską inicjatywę minął i dzisiaj z perspektywy to bywa oceniane negatywnie. Ale ja i wtedy i teraz uważam, że taktycznie to nie było złe posunięcie. To było posunięcie obliczone na to, że w tych 3-4 tygodniach, które wówczas rząd zyskiwał, a to już prehistoria w tym sporze, no ktoś coś wymyśli, znajdzie się rozwiązanie. No skoro się nie znalazło, no to dzisiaj to wszystko trzeba ocenić faktycznie jak sprowadzenie Krzyżaków do Polski z punktu widzenia rządu oczywiście. A można było jak Henryk Sandomirski sprowadzić, tak? Więc
Nawiązując, pierwszą rzeczą, jaką ja usłyszałam od swoich niemieckich kolegów po ogłoszeniu tego, że Komisja Wenecka na zaproszenie rządu przyjedzie, powiedziała, co byście zrobili. To znaczy, opinia będzie oczywista, tak? Znaczy, to są ludzie, którzy... No i ten przyjechali, no. Ten model... No tak, tylko komisja... Ktoś by wniosek złożył, przy ustawie choćby o policji zwiększającej zakres oczywiście, inwigilacji. Oczywiście, że tak, tylko... Czy musieli, ale też miałem wrażenie, że w sensie prawnym MSZ i Ministerstwo Sprawiedliwości nie były przygotowane dobrze przygotowane do tej rozmowy, tak, na tym poziomie, jaki Komisja Wenecka oczekiwała w tym momencie. No, to by się nie różniło, bo oni nie mieli po prostu dalszego kroku wymyślonego, co zrobić w drugim, trzecim kroku. Jeśli chodzi o tą przyszłość też i dalsze kroki, nawiązując do tego, co Paweł Kowal powiedział o wynikach wyborów, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie może wygrać Donald Trump, to ja myślę, że filozofią tego rządu i to, na co liczył ten rząd wcześniej, to było to, że kryzys w Europie jest tak wielostronny i instytucje europejskie, politycy będą mieli tyle spraw na głowie, że im się odechce zajmować Polską, bo będą ważniejsze wyzwania. I trochę takim testem był Brexit i reakcja na Brexit. Znaczy, wydawało się, że jak ten Brexit będzie, to gdzieś tam się ta centrum uwagi przesunie w polityce europejskiej i ta Polska zostanie trochę zapomniana, że powiedzmy już machną na to ręką. Czy ten scenariusz się nie sprawdza i ja wątpię, żeby się sprawdzał też, znaczy nie wiem, jaki musiałby być ten kryzys polityczny w Europie. Znaczy w tej chwili, i to po Brexicie widać, że raczej jest większa determinacja, żeby te wspólne normy europejskie egzekwować, a nie vice versa. To raczej jest dyskurs polskich polityków, którzy mówią, no widzicie, ten Brexit to jest przez to, że ta Unia jest taka zbyt agresywna, zbyt dużo narzuca państwom członkowskim i próbują z tego Brexitu, zrobić argument na rzecz tego, żeby Unia nie interweniowała w sprawie praworządności i demokracji w Polsce. No to jakoś nie działa, więc ja nie jestem pewien, czy ta nadzieja rządu, że generalnie standardy polityczne w Europie się obniżą na tyle, że te zachowania rządu polskiego przestaną się wyróżniać i przestaną być czymkolwiek dziwnym. Znaczy tak, no może właśnie, się stać, ale może. Ale na razie to się nie dzieje i fakt, że dzisiaj jest ta debata w parlamencie i kształt tej rezolucji, która zostanie uchwalona, no wskazuje na to, że raczej Unia nam nie odpuści, znaczy nam, no tak, rządowi może. PiS-u, bo ja się nie poczuwam do tego, co robi ten rząd, ale... Ale może, ale... przechodząc już na grunt debaty i Parlamentu Europejskiego, jest to tak proste, jak chcieliby to widzieć niektórzy eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości. Jest pewna większość polityczna, która wyłoniła się w wyborach i jest ona i funkcjonuje od lat w Parlamencie Europejskim. Do tej większości Prawo i Sprawiedliwość nie należy, w związku z czym większość w Parlamencie Europejskim wywiera nacisk na rząd PiS-u, bo by modyfikował swoją politykę i w istocie jest to spór